Galeria Art Nowa 2 w Katowicach przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Nowa wystawa, a wystawia swoje prace Alina Sibera. Jestem zaskoczony wielością portretów i kobiet. Pół rozebrane. Czy to jest dominująca cecha twórczości, czy nie? Raczej tak. Ostatnio właśnie bardzo polubiłam malować akty i może nie są właśnie, jak to pan powiedział, do końca rozebrane, ale może trochę tajemnicy zawsze dobrze robi obrazowi. No na pewno ta tajemniczość owocuje i buzuje w mózgu, a szczególnie mężczyzn. No, niech buzuje, tylko pozytywnie. A poza tym to jakby moje zainteresowania są w kręgu przyrody i człowieka. Oddaje to duszę wewnętrzną artystki. Może tak, tylko jakby nie specjalizuję się w samych pejzażach. Po prostu wykorzystuję pejzaż jako tło do postaci, jakichś takich rodzajowych scen. Kiedyś malowałam pejzaże, ale stwierdziłam właśnie, że są lepsi ode mnie, więc po co ja się będę... Dominującą bohaterką danego obrazu jest jednak kobieta. Najczęściej kobieta. No tak, mężczyzna to... Jak kolegów jakiś maluje, to portrety, owszem. Należy pani do ZPAP Okręg Wrocławski. Tak, Wrocławski. A tu ja kogoś. Studiowałam w Katowicach i chyba, no tak, może to nie jest pierwsza moja wystawa, ale taka wystawa właśnie w Związkowej Galerii jest to pierwsza, bo pierwszą wystawę parę lat temu miałam w Teatrze Śląskim. A w Wieluniu? A w Wieluniu miałam wystawę w muzeum, mamy piękne muzeum. Jestem też komisarzem plenerów w Kamionie imieniem Dudy Gracza, bo tam przyjeżdżał i razem żeśmy ten plener stworzyli. Teraz jest patronem jak gdyby tych plenerów. Był w tym roku 20. jubileuszowy plener już. No, bogato. Nie wiem jak wytrzymałam, ale jakoś poszło. I zanosi się, że będą jeszcze następne, chociaż pomyślałam sobie o emeryturze. Oglądając album, jest tam również Jerzy Duda Gracz, który fotografował. On zrobił moje zdjęcie, mnie malującej. Tam jest parę zdjęć właśnie moich i tam są wymienieni autorzy tych zdjęć. I między innymi Duda Gracz kiedyś zabrał mnie na taki plener, to było koło Biłgoraja. Taki mały, prywatny plener koło Biłgoraja i tam właśnie fajna pracownia była i tam malowałam, zrobił mi wtedy zdjęcie i tak pomyślałam sobie, że do albumu. Wśród portretów, które tutaj widziałem, bardzo dużo jest portretów dzieci. Te bardzo trudno namalować. No, są portrety dzieci, ale ja bardzo lubię właśnie. Ja wyszukuję sobie takie dzieci jakieś bardzo, nie to, że są takie ładniutkie, prawda, tylko, że są charakterystyczne. Ostatnio na plenerze taką rudą dziewczynkę poznałam. Miała 3 latka, jak pierwszy zrobiłam portret. Teraz miała chyba 10 lat, jak tutaj wisi na tym jeden portret, a w tym roku już ma 12 lat. Piękne marchewkowe włosy, dosłownie rudziutka. I w tym roku miała 12 lat. Piękne to jest, tym bardziej, że to miejscowa są... Miejscowa taka dziewczynka. Dziewczynki w ogóle mogą być modelem, ale mnie się wydaje, że tym modelem jest pani. Modelem to raczej nie jestem. Ja sobie tylko takie ze 2-3 autoportrety zrobiłam szybkie. Właśnie są tu na tym wernisażu. Jakie plany? No plany mam takie, że jeszcze miałam mieć w tym roku w listopadzie wystawę w Łodzi, ale już ją odmówiłam, dlatego że ta się przeciągnie troszeczkę, a następną mamy jeszcze w Łodzi, bo należę do Stowarzyszenia Portrecistów Polskich. I tam mamy wystawę właśnie w Łodzi na Politechnice, a później chyba w Galerii Związkowej i tam będzie też ta wystawa portrecistów. Oby się to wszystko spełniło i życzę owocnej pracy, owocnych prac, które podobają się zwiedzającym i żeby tych zwiedzających było jak najwięcej na wystawie. Dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję. Dziękuję. Bardzo.